Wezwano straż pożarną, która wśród dwóch jednostek, w tym jedna z OSP, przystąpiły do działania mającego na celu schwytanie ptaka i udzielenie mu pomocy. Jednak ptak uciekł na zalodzony środek zbiornika, zaś strażacy, nie wiedząc jak mu pomóc w tej sytuacji, odjechali. Poraniony ptak, walcząc z, jak się okazało przy obserwacji przez przyrządy, haczykiem wędkarskiego woblera, wbitym gdzieś w dziobie i żyłką oplatującą szyję i skrzydła, posuwał się po lodzie w kierunku pomostów. Postanowiliśmy ponownie wezwać straż. Nie było to łatwe. Dyżurny oficer straży zbył nas. Dyżurny straży miejskiej, dopiero kiedy dowiedział się, że nasza kamera jest na miejscu, zgodził się podjąć interwencję. Po chwili pojawiło się dwóch panów ze straży, a następnie obydwie jednostki ratownicze. Niestety działania prowadzone z przywiezionych plastikowych łódeczek nie wyglądały imponująco i tak iż przyniosły efekt, czyli żaden. Przebijający się wiosłami przez lód strażacy jedynie przepłoszyli okaleczonego ptaka za wyspę. Już myśleliśmy, że akcja skończy się fiaskiem, kiedy dowódca strażaków podjął decyzję wysłania ratownika w odpowiednim kombinezonie na lód. Ten w sposób zdecydowany wszedł na trzeszczącą pokrywę zbiornika, czym spowodował, że łabędź uciekł na ląd. Tam już czekał lekarz weterynarii, strażnik miejski i jeden z miłośników świdnickich ptaków. W trójkę z łatwością obezwładnili osłabionego ptaka. Lekarz usunął wbity w język ptaka haczyk, zaaplikował antybiotyk, oczyścił łabędzia z oplatującej go żyłki i zwierzę wróciło na brzeg. Tak to dzięki zaangażowaniu mieszkańców i w końcu zdecydowanemu działaniu ratowników ten piękny ptak powrócił do natury. Jak powiedział lekarz, to już trzecia interwencja w takim przypadku. Oczywiście trudno jest winić wędkarzy za taki stan rzeczy, zaczepy i zerwania zdarzają się. Jednak w trosce o własny wizerunek, o przyjazny stosunek do Was, wędkarzy, reszty niewędkujących mieszkańców, apelujemy: sprzątajcie po sobie splątane żyłki, zbierajcie śmieci, udowodnijcie, że Wam także zależy na naszej przyrodzie, a nie wyłącznie na wyrwaniu z niej mięsa.